Cześć, z tej strony Shinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Możliwe, że jesteście zdziwieni, że dzisiejszy odcinek zaczyna się nieco inaczej niż te poprzednie. A to dlatego, że osoba, o której będzie mowa, jest dla mnie w pewnym sensie wyjątkowa. I w związku z tym pozwólcie, że zanim przejdziemy do sprawy, opowiem wam pewną krótką historię. Historię z mojego życia. Wydaje mi się, że posłuży za idealny wstęp. Jeżeli jednak nie jesteście nią zainteresowani, możecie od razu przejść do kolejnego znacznika czasowego, w którym zajmiemy się już stricte omawianiem dzisiejszego przypadku. Był wczesny lipcowy poranek, jeden z najcieplejszych dni w roku. Pamiętam, że obudził mnie dzwonek telefonu. To moja mama. Jej sąsiadka planowała mały remont w jednym z pokoi i w związku z tym postanowiła pozbyć się niektórych mebli, których nie planowała już używać. Między innymi kanapy w dość dobrym stanie. Mój partner posiada w mieszkaniu swój warsztat, do którego czasem zaprasza gości i chłopaki nigdy nie mają gdzie usiąść, więc pomyślałam, że może faktycznie na jakiś czas przygarnęlibyśmy ten tapczan. Plus byłoby gdzie kogoś przenocować, gdyby zaszła taka potrzeba. Mebel koniecznie trzeba było zabrać jeszcze tego samego dnia, a że chłopak był w tym czasie w pracy, postanowiłam poprosić o pomoc przyjaciela, bo wiedziałam, że jest dumnym posiadaczem silnej pary rąk oraz przyczepki samochodowej i już w południe podjechaliśmy pod blok mamy. Wszystko poszło gładko. Cóż, przynajmniej dla mnie, bo będąc szczerą, to kolega i jego żona wykonali większość roboty. I kiedy tak staliśmy już na dole, w pełnym słońcu, a oni zastanawiali się, w jaki sposób najłatwiej będzie zamocować kanapę na przyczepce, usłyszałam dźwięk wiadomości przychodzącej na Messengerze. Wyciągnęłam telefon z kieszeni i spojrzałam na ekran. Wiadomość pochodziła od dziewczyny, którą poznałam kilka lat wcześniej w szkole językowej, kiedy trafiłyśmy do tej samej grupy na języku japońskim. Wtedy trzymałyśmy się ze sobą dość blisko, jednak z biegiem lat, jak to zazwyczaj bywa, kontakt nieco się poluźnił i ostatnimi czasy pisałyśmy ze sobą dużo rzadziej. Dlatego nieco się zdziwiłam, szczególnie, że byłam w stanie zobaczyć początek wiadomości brzmiący: nie bardzo wiem, jak mam ci to powiedzieć. Czułam, że nie jest to najlepszy moment na plotkowanie ze starą znajomą, podczas gdy dwie bliskie osoby próbują w pocie czoła załadować na przyczepkę moją kanapę. Ciekawość jednak wygrała. Otworzyłam konwersację i okazało się, że niżej, pod wcześniejszą wiadomością, widniał link prowadzący do Wikipedii. W pierwszej chwili pomyślałam, że może ktoś włamał się na jej facebookowe konto i teraz rozsyła z niego podejrzane treści. Czasem przecież tak się zdarza. Ale z drugiej strony, kto hakuje profil drugiej osoby, aby wysyłać jej znajomym linki do Wikipedii? Cóż, kliknę, zobaczymy, o co chodzi. Na ekranie od razu pojawiło mi się znajome zdjęcie, a razem z nim artykuł dotyczący Miury Harumy. No dobrze, to już wiemy, że to z pewnością ona pisała tę wiadomość. Tysiące razy opowiadałam jej o moim ulubionym aktorze i o tym, że widziałam dosłownie wszystkie filmy i seriale, w których brał udział i że ten konkretny człowiek miał ogromny wpływ na to, że zainteresowałam się krajem kwitnącej wiśni i w efekcie postanowiłam pójść na kurs językowy, na którym się poznałyśmy. Wiedziała więc, że jest dla mnie ważny. Wspomniałam także, że gdy byłam młodsza, to byłam nim totalnie zauroczona. Wtedy uśmiechnęłam się pod nosem i szukałam wzrokiem sekcji życiorys, bo wydawało mi się, że już wiem, co pragnęła mi przekazać. Zapewne Miura ożenił się w ostatnim czasie i znajoma chciała mi w ten sposób uświadomić, że mogę w końcu przestać odkładać pieniądze na podróż do Tokio, podczas której totalnym przypadkiem wpadnę na swojego idola w jednej ze sklepowych alejek, gdzie kompletnie zauroczę go swoją doskonałą umiejętnością doboru najlepszej jakości warzyw i owoców. I w efekcie za kilka lat to moje imię i nazwisko znajdzie się w tym artykule na Wikipedii.
I właśnie wtedy to zauważyłam. W jednej chwili straciłam ochotę na żarty. Na samym dole widniały bowiem słowa: został znaleziony martwy w swoim domu 18 lipca 2020 roku. To dzisiaj. Dzisiaj jest 18 lipca. Szybko napisałam do znajomej z Japonii, żeby zapytać, czy to prawda. Potwierdziła. Mówili o tym kilkakrotnie w telewizyjnych wiadomościach. Następnie poszukałam informacji w internecie. Pamiętam, że usiadłam na krawężniku, bo zrobiło mi się jakoś tak źle. Pusto. Zimno, chociaż znajdowaliśmy się w 30-stopniowym upale. Czułam się tak, jakbym w jakiś sposób utraciła część samej siebie. Poczułam autentyczny żal. Wielu z was, słuchaczy, mogłoby pomyśleć, czemu tak bardzo dotknęła cię śmierć człowieka, który był ci zupełnie obcy, mieszkał tysiące kilometrów stąd i nawet nie wiedział, że istniejesz. I wcale wam się nie dziwię, to prawdopodobnie trochę niedorzeczne, ale śledziłam losy tego aktora od kilkunastu lat. Po przypadkowym natrafieniu na jedną z jego pierwszych produkcji, film Koizora, który wyszedł w 2007 roku i na którym płakałam jak bóbr. Jego gra aktorska poruszyła mnie na tyle, żebym sprawdziła w napisach końcowych jego nazwisko i wyszukała inne pozycje, w których brał udział. Z czasem okazało się, że obejrzałam już wszystko, więc z niecierpliwością czekałam na kolejne produkcje, w których miał się pojawić. Od niemalże 15 lat obserwowałam, w jakim kierunku zmierza jego kariera. Prosiłam znajomych z Japonii, żeby podsyłali mi wszelkie newsy o nim, jakie znajdą. A to, że nie rozumiałam niektórych materiałów i wywiadów z jego udziałem, które nie były tłumaczone na język angielski, było jednym z powodów, dla których zapisałam się do szkoły językowej. Chciałam wiedzieć, co się wydarzyło. Dlaczego mój idol odszedł z tego świata w tak młodym wieku? Szybko przeskrolowałam niżej i znalazłam swoją odpowiedź. Przyczyna śmierci została określona jako samobójstwo. Jednak, jak się z czasem okazało, ciąg zdarzeń mających miejsce tuż po śmierci aktora, dziwne zbiegi okoliczności oraz podejrzane fakty, które zaczęły stopniowo wychodzić na światło dzienne, spowodowały, iż ziarenko niepewności zasiane w sercach widzów zaczęło powoli kiełkować. Ukazanie szerszej publiczności ciemnej strony japońskiego show biznesu doprowadziło finalnie do tego, że nie tylko fani aktora zaczęli się poważnie zastanawiać, czy do jego śmierci rzeczywiście doszło wskutek samodzielnego odebrania sobie życia, czy może jednak kryje się za tym coś więcej. Postaram się opisać ten przypadek najdokładniej jak potrafię, a wy ocencie sami. Miura Haruma przyszedł na świat 5 kwietnia 1990 roku w miejscowości Tsuchiura w prefekturze Ibaraki. Jego imię, Haruma, zapisywane jest za pomocą dwóch znaków kanji, które oznaczają wiosnę oraz konia. Zostało ono rzekomo wybrane przez siostrę ojca chłopca, która połączyła porę roku, w której się urodził, oraz zwierzę, które jest opiekunem roku 1990 według chińskiego kalendarza. Przez pierwsze kilka lat życia Haruma dał się poznać jako dziecko ruchliwe, niesforne, żwawe i pełne życia. Z drugiej jednak strony chłopiec był delikatny, opiekuńczy, wrażliwy na cudzą krzywdę i zawsze stawał w obronie słabszych. Wykazywał silną więź z obojgiem rodziców, a jako że nie posiadał rodzeństwa, cieszył się na każdy rodzinny zjazd, wiedząc, że będzie mógł pobawić się z kuzynami będącymi w podobnym wieku. Kochał również zwierzęta, szczególnie psy i koty, które państwo Miura traktowali jak pełnoprawnych członków rodziny. Ogromne pokłady energii syna rodzice postanowili przełożyć na coś pozytywnego, zapisując go na przeróżne zajęcia dodatkowe. Między innymi, kiedy chłopiec skończył 4 lata, matka zaprowadziła go na spotkanie dziecięcej grupy teatralnej. Tam szybko odkryto szczególny talent i urodę małego Harumy i postanowiono odpowiednio pokierować jego losem, aby mógł zaprezentować swoje umiejętności przed szerszą publicznością. Chłopiec pojawiał się na wielu castingach, gdzie jego wrażliwość, delikatność,
pogodne usposobienie oraz rzadko spotykany w tak młodym wieku talent robiły niemałe wrażenie na członkach jury. Pierwszy poważny angaż chłopiec otrzymał w wieku 7 lat przy kręceniu obyczajowego serialu o tytule Agri, gdzie wcielił się w rolę małego chłopca o imieniu Shotaro. Mniej więcej w tamtym czasie został wciągnięty pod skrzydła jednej z gałęzi dużego studium aktorskiego, mającego siedzibę w mieście Tsukuba, znajdującego się w niewielkiej odległości od rodzinnego domu chłopca. Od tamtego czasu przydzielono mu pewnego rodzaju opiekuna artystycznego, który podsyłał jego rodzicom propozycje castingów, w których chłopiec często brał udział. Dalsza rodzina państwa Miura opowiadała w wywiadach, że Haruma chętnie chodził na przesłuchania, a kiedy z nich wracał, opowiadał o ich przebiegu każdemu, kto tylko chciał słuchać. Dzięki jego staraniom udało mu się zdobyć kilka kolejnych angaży przy filmach i serialach w latach 1997-2003. Kiedy Haruma był w szkole podstawowej, źródła nie precyzują jednak, w którym roku konkretnie, małżeństwo jego rodziców przechodziło poważny kryzys i w efekcie zakończyło się rozwodem. Syn został przy matce, z którą wyprowadził się z domu rodzinnego. Wrażliwy chłopiec nie do końca rozumiał całą sytuację, czuł się nieco skołowany i tęsknił za ojcem, jednak z tego, co podaje się w źródłach, kobieta celowo utrudniała byłemu mężowi kontakt z dzieckiem. Źródła wskazują również na fakt, że prawdopodobnie mściła się w ten sposób na byłym partnerze, zupełnie nie biorąc pod uwagę, że osobą, która traci na tym postępowaniu najwięcej, jest dziecko pary. W efekcie tych działań relacja syna z ojcem uległa znacznemu pogorszeniu, a z biegiem lat mężczyźni zupełnie utracili ze sobą kontakt. O ojcu chłopca nie wiadomo jest zbyt wiele. Prawdopodobnie przez wzgląd na prywatność mężczyzny większość jego zdjęć, które na przestrzeni lat wyciekły do internetu, jest zablurowanych, jak przykładowo to, które możecie zobaczyć teraz. Jakiś czas później matka chłopca znalazła sobie nowego partnera, z którym postanowiła związać się na stałe. Mężczyzna nazywał się Sasamoto Kenichi. On i pani Mayumi, ponieważ tak miała na imię matka Harumy, wzięli ślub niedługo potem. Chłopak wraz z matką wprowadził się do domu ojczyma, który zdecydował się go adoptować. W ten sposób w niektórych źródłach można znaleźć wzmianki o innych personaliach chłopca. Spekulowano, iż Miura nie było w rzeczywistości jego prawdziwym nazwiskiem, a jedynie pseudonimem artystycznym, jednak nie jest to prawda. W sierpniu 2004 roku Miura wraz z dwoma innymi nastolatkami ze szkoły założyli zespół wokalny o nazwie Brush Brats. Wyszło wtedy na jaw, że chłopak odnajduje się nie tylko w aktorstwie, ale jest również utalentowany muzycznie. Młody boys band został szybko zauważony przez łowców talentów i w ten oto sposób podpisali oni umowę z jedną z najbardziej znanych agencji działających w japońskiej branży rozrywkowej. Mowa oczywiście o Amuse Incorporation, która odegra ogromną rolę w późniejszym, dorosłym życiu Harumy. Agencja po dziś dzień ma pod swoimi skrzydłami wielu bardzo znanych japońskich artystów, których część z Was może kojarzyć. Przykładowo Takeuchi Junko, która podkładała głos pod postać Naruto, czy też zespół muzyczny Baby Metal. W czasach aktywnej działalności zespołu Brush Brats, który przypadał na lata 2004-2005, grupa promowana była szczególnie pośród nastolatek, dla których przystojny Haruma stał się obiektem westchnień. Chłopcy występowali na licznych eventach, grali koncerty, na których śpiewali i tańczyli do własnych piosenek. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało, podlinkuję Wam nagrania z tamtych czasów w źródłach. Zespół pojawiał się w prasie dla nastolatków, co powodowało, że Miura zdobywał kolejne rzesze fanów oczarowanych jego osobą. Rok później moda na boysbandy w Japonii niejako przeminęła i zadecydowano o zawieszeniu działalności zespołu Brush Brats na czas nieokreślony. Nie oznaczało to jednak, że agencja Amuse zamierzała zerwać umowę z Harumą, który zdecydowanie wyróżniał się na tle kolegów. Zaproponowano mu powrót do aktorstwa, dzięki któremu otrzymał kilka kolejnych, mniejszych bądź większych angaży w filmach i serialach, a podczas ich kręcenia otrzymywał wiele pochwał od reżyserów i aktorów starszych stażem. Pierwszą główną rolę nastolatek zagrał w filmie Catch a Wave z 2006 roku, który opowiadał historię grupy chłopców, których marzeniem jest wziąć udział w legendarnych zawodach w surfowaniu na Shonan Beach.
Zdjęcia do tego filmu powstawały na Hawajach, gdzie Haruma, przygotowując się do roli, naprawdę pokochał surfing, który stał się jednym z jego dużych hobby, co w odniesieniu do późniejszych wydarzeń może mieć duże znaczenie. Jednak rolą, która przyniosła bohaterowi dzisiejszego podcastu nie tylko lokalną, ale i międzynarodową sławę, okazała się być odgrywana przez niego postać Sakuraya Hiro, w którą wcielił się na potrzeby filmu Koizora. Właśnie za ten angaż Miura otrzymał tytuł debiutanta roku na 31. rozdaniu nagród Japońskiej Akademii Filmowej. W wieku niespełna 16 lat niemalże z dnia na dzień stał się rozpoznawalny, a był to wówczas czas, w którym musiał zadecydować o wyborze szkoły średniej, ponieważ mimo zdobycia ogromnej popularności nie zamierzał rezygnować z nauki. Wybór padł na liceum Horikoshi, znajdujące się w stolicy Japonii, która była jednocześnie główną siedzibą agencji Amuse, do której chłopak przynależał. Szkoła była jedną z tych placówek dla, w cudzysłowie, elity, czyli najbardziej inteligentnych nastolatków, których nauka była w 100% finansowana przez stypendium, dla dzieci sławnych i bogatszych mieszkańców stolicy, ale również dla uczniów, którzy posiadają szczególne osiągnięcia w sporcie lub branży rozrywkowej. Miura zaliczał się do tej ostatniej grupy, więc zajęcia w jego klasie ukierunkowane były nie tylko na zdobycie podstawowej wiedzy, ale również takiej, która mogłaby się przydać na drodze dalszej kariery w showbiznesie. Będąc uczniem takiej klasy, mogłeś liczyć na większą wyrozumiałość nauczycieli i dyrektorów w przypadku niebycia obecnym na zajęciach, z powodu przykładowo przebywania na planie filmowym. W ramach ciekawostki dodam, iż taka szkoła wyróżnia się również specjalnymi zasadami, których absolutnie każdy uczeń musi przestrzegać. Przykładowo istnieje całkowity zakaz wchodzenia w związki damsko-męskie. Dziewczynki i chłopcy mają wyznaczone dwie inne drogi, którymi docierają do szkoły i którymi z niej wychodzą. Nie można również przynosić do szkoły żadnych przekąsek. Nie wolno ich także kupować w drodze ze szkoły do domu. A jeżeli ktoś zostanie na tym przyłapany, zostaje po lekcjach w tak zwanej kozie. Dodatkowo, w cudzysłowie zwykli uczniowie, nie mogą podchodzić do ani rozmawiać z członkami klasy artystycznej pod groźbą wydalenia ze szkoły. Co więcej, każdy rozpoznawalny uczeń przejeżdża pod szkołę samochodem z ochroniarzem, który towarzyszy mu potem w szkole przez cały dzień. Nie wchodzi jedynie do samej klasy na zajęcia, ma obowiązek czekać pod drzwiami. Nie wiem jak wy, ale ja oczami wyobraźni zobaczyłam właśnie 20 barczystych ochroniarzy w garniturach i ciemnych okularach, którzy tłoczą się pod salą, czekając na swoich nastoletnich klientów, aż skończą lekcję matematyki. A tak poważnie, to ciekawa jestem, czy dla tych wszystkich ochroniarzy organizowana jest jakaś osobna poczekalnia. Wracając jednak, decyzja o wyborze tej konkretnej placówki wiązała się z koniecznością przeprowadzki do stolicy, co spowodowało, iż niepełnoletni Miura po raz pierwszy zamieszkał samotnie. Do tej pory był niezwykle rodzinny i szczególnie przywiązany do matki. Można by również wywnioskować, że nieco przez nią zmanipulowany. Źródła poruszają często pewien aspekt tej sprawy związany z matką chłopaka. Otóż była ona rzekomo bardzo rozrzutna i niezwykle łatwo przychodziło jej wydawanie pieniędzy. Było to prawdopodobnie jednym z powodów zakończenia poprzedniego małżeństwa kobiety. Jako że była ona w stanie wydać dużo więcej pieniędzy niż faktycznie zarabiała, pracując w osiedlowym sklepie, jej działania zaczęły generować spore długi, które syn systematycznie spłacał z własnych pieniędzy, zarobionych za rolę w filmie. Sam Haruma sprzeciwiał się bezsensownemu kupowaniu wszystkiego, co wpadnie nam w ręce i często powtarzał w wywiadach, że jeżeli chodzi o rzeczy materialne, wystarcza mu to, co już posiada i nie potrzebuje niczego więcej. Artykuły wspominają również o tym, że w pewnym okresie matka chłopaka wraz z jego ojczymem postanowili otworzyć w rodzinnym mieście restaurację, która niestety po kilku latach splajtowała i syn znowu musiał pokryć zobowiązania, które kobieta zaciągnęła, aby zrealizować swoje marzenie o posiadaniu jadłodajni. Można by wysnuć wniosek, iż wyprowadzka i odseparowanie nastolatka od matki było zatem dobrym krokiem, który powinien niejako uzdrowić relacje pomiędzy tym dwojgiem, jednak Haruma często czuł się samotny. Opowiadał o tym swojej matce, która przyjeżdżała do jego wynajętego mieszkania kilka razy w tygodniu, aby gotować dla niego obiady i pomóc przy innych pracach domowych.
Aby pozbyć się uczucia samotności, Haruma rzucił się w wir pracy, ponieważ ze względu na jego ostatnie osiągnięcia otrzymywał coraz więcej propozycji współpracy. Każda kolejna produkcja z jego udziałem okazywała się wielkim sukcesem. Mierzył się z licznymi rolami w filmach i serialach, grał w teledyskach sławnych muzyków, pozował do sesji zdjęciowych dla najbardziej znanych japońskich magazynów. Ze względu na swoją chłopięcą urodę i wysoki jak na Japonię wzrost, mierzył bowiem 178 cm, brał również udział w pokazach prestiżowych marek modowych. Kiedy skończył 18 lat, agencja zaczęła kreować go na typ młodego księcia, który marzył się każdej kobiecie. Dodatkowo to, jako że jego sposób bycia pozostał niezmieniony i młody mężczyzna zawsze zachowywał się dostojnie oraz pokazywał w wywiadach swoją wrażliwą i opiekuńczą stronę, spowodowało, że grupa osób, które postanowiły wspierać artystę, stale rosła. To w 2008 roku uplasowało aktora na trzecim miejscu dorocznej listy 18-latków, którzy z pewnością odniosą w najbliższej przyszłości wielki sukces, oraz w 2009 roku na czele listy najbardziej obiecująco zapowiadających się aktorów. Przepraszam, że te nazwy list brzmią tak nienaturalnie, starałam się to przetłumaczyć jak najdokładniej tylko się da. Obie listy zostały sporządzone przez firmę Oricon, która zajmuje się zbieraniem informacji na temat sprzedaży muzyki, gier elektronicznych i analizowaniem ich pod różnym kątem. Wydawałoby się, że będąc na co dzień otoczonym tłumami fanów, nie można byłoby czuć się samotnym, a jednak. Dziennikarze dodatkowo komplikowali sytuację poprzez ciągłe zadawanie niedyskretnych pytań o sytuację rodzinną i życie prywatne, na które młody mężczyzna jednak zawsze odpowiadał z gracją. Przykładowo, w jednym z wywiadów zapytano Miurę, czy ma dziewczynę lub też czy jest w kimś obecnie zakochany. Młody mężczyzna uśmiechnął się jedynie i przedstawił ciekawy punkt widzenia, słowa, które zapamiętałam do dziś. Nie będę w stanie uszczęśliwić drugiej osoby, jeżeli najpierw nie uczynię samego siebie szczęśliwym. W 2010 roku stacje telewizyjne prześcigały się w pozyskiwaniu nowych informacji o wrażliwym idolu, a nawet pozwalano sobie przypuszczać, że nie ma w całej Japonii człowieka, który nie wiedziałby do tej pory, kim jest Miura Haruma. Wiele osób wypowiadało się, że uważa życie artysty za idealne i oddałoby wiele, aby wejść choć na 5 minut w jego skórę. Tymczasem w rzeczywistości mężczyzna przeżywał jeden z większych kryzysów osobowości i powoli zaczął popadać w depresję. Liczni koledzy z branży, w tym m.in. Sato Takeru, którego część z Was może kojarzyć z popularnej serii filmów o nazwie Rurouni Kenshin, zaczęli zauważać pewne zmiany w zachowaniu Harumy, jednak kiedy oferowali pomoc, otrzymywali odpowiedź, że to nic takiego, zwykłe przepracowanie, że wystarczy, że weźmie kilka dni wolnego i porządnie się wyśpi. W tamtym czasie mężczyzna pił dużo alkoholu, prawdopodobnie aby utopić w nim swoje smutki. Jedyną osobą, przed którą Miura potrafił się w pełni otworzyć, była niezmiennie od lat jego matka. Chwilę po swoich 20 urodzinach, w chwili słabości, zwierzył się jej, że jest już bardzo zmęczony aktorstwem, ogromną popularnością i wszystkim, co się z tym wiąże. Powiedział, że w rzeczywistości marzy o tym, aby wieść normalne, przyziemne życie, wyjechać do Londynu, nauczyć się języka angielskiego na wysokim poziomie oraz rozpocząć studia tam na miejscu. Rozważał również wyprowadzkę na wieś, kupno niewielkiego domku w spokojnej okolicy i rozpoczęcie typowego życia farmera. Matka nie była jednak zachwycona tym pomysłem. Wraz ze swoim partnerem, o którym wcześniej opowiadałam, poradzili synowi, aby nie rezygnował z rodzaju pracy, jaką teraz wykonuje, ponieważ ma do tego wrodzony talent oraz jeżeli zawczasu zdobędzie kontakty do wpływowych osób, to nawet jeśli w późniejszym czasie postanowi zrezygnować z show biznesu, to łatwiej będzie mu wtedy osiągnąć sukces na innej płaszczyźnie. Jak część z Was może przypuszczać, bez znaczenia nie była również kwota, jaką mężczyzna zarabiał będąc aktorem. Dzięki finansowej pomocy syna rozrzutna kobieta mogła pozwolić sobie na o wiele więcej wydatków, nie wspominając już o tym, że Haruma spłacał zaciągnięte przez nią zadłużenia. Nie możemy zapominać, że Haruma zawsze starał się liczyć ze zdaniem swojej matki i w pewnym sensie czuł się za nią odpowiedzialny. Czuł, że poświęciła swoje życie, aby go wychować i powinien w pewnym sensie spłacić dług wdzięczności, który według samego siebie wobec niej zaciągnął. Niedługo potem okazało się, że pomimo bycia na samym szczycie listy popularnych aktorów młodego pokolenia,
Miura wcale nie zarabiał tak wiele, jak mogłoby się nam wydawać. Wyszło na jaw, iż według kontraktu podpisanego niegdyś ze wspomnianą wcześniej firmą Amuse, która w dalszym ciągu go reprezentowała, mieli oni prawo do około 60% gaży, jaką mężczyzna zarabiał na swoich filmach. W wywiadach często sugerowano, że chłopak prawdopodobnie sypia na pieniądzach, jednak wtedy odpowiadał, że wcale nie, że zamieszkuje w niewielkiej kawalerce, nie przepada za zakupami i właściwie kupuje tylko to, co rzeczywiście jest mu niezbędne. W kolejnych latach fakt, że w pewnym sensie nie mógł jeszcze zrezygnować z aktorstwa i odejść ze świata, który od dawna już go nie interesował, sprawił, że mężczyzna zdawał się mechanicznie, w pewnym sensie taśmowo, wykonywać swoją pracę. Żebyście dobrze mnie zrozumieli, Miura nadal zbierał bardzo dobre recenzje od krytyków, ponieważ znany był z tego, że skrupulatnie przykładał się do każdej roli, którą otrzymywał. Przykładowo, w 2014 roku dostał angaż do filmu kręconego w języku chińskim. Natychmiast więc zaczął uczyć się tego języka, wynajął nauczyciela. Szczególnie zależało mu na uzyskaniu odpowiedniej wymowy, aby jego kwestie brzmiały jak najbardziej naturalnie dla odbiorców z terenu Chin. Innym razem, podczas kręcenia japońskiej dramy Boku no Itadzikan, którą ze swojej strony z całego serca polecam wszystkim fanom wyciskaczy łez, Haruma wcielić miał się w postać młodego, beztroskiego chłopaka, który pewnego dnia dowiaduje się, że cierpi na stwardnienie zanikowe boczne. Dla osób, które nie kojarzą tego schorzenia z nazwy, jest to ta sama przypadłość, z którą przez lata zmagał się genialny fizyk Stephen Hawking. Nie będąc zaznajomionym z tym, jak wygląda życie osób dotkniętych tą chorobą, po godzinach pracy dokształcał się z zakresu biologii i medycyny, aby jak najlepiej przedstawić to, co przeżywają w środku i z czym każdego dnia zmagają się chorzy na SLA. Dodam krótko od siebie, że naprawdę serdecznie polecam tę 10-odcinkową serię. Płakałam na niej tyle razy, że nie jestem w stanie zliczyć. Kiedyś osobiście robiłam napisy dla użytkowników polskiego forum o stwardnieniu zanikowym bocznym, ponieważ chcieli zapoznać się z tym serialem i wiele z tych osób, które w znacznej części cierpiały na tę właśnie chorobę, napisało mi potem, że serial w rzeczywistości bardzo wiernie ukazuje, jak wygląda życie z tą przypadłością, a gra aktorska głównego bohatera bardzo przypadła im do gustu. Wracając jednak, kolejną serią wydarzeń, która spowodowała, że depresja Miury nieco się pogłębiła, były liczne negatywne reakcje fanów popularnej japońskiej serii mang Attack on Titan na film aktorski nakręcony na jej podstawie, w którym Haruma wcielił się w postać głównego bohatera, Erena Jaegera. Film został bardzo negatywnie odebrany przez znaczną część fanów serii, którzy zdawali się być zniesmaczeni faktem, iż scenariusz nie pokrywał się w pełni z historią, jaka została przedstawiona w komiksie. Z tego powodu 24-latek często był nękany i wyśmiewany przez jego sympatyków na swoich mediach społecznościowych. Do takiego stopnia, że po jakimś czasie publicznie przeprosił fanów serii za swój występ. Ta sytuacja spowodowała prawdopodobnie jeszcze większy pociąg mężczyzny do alkoholu. Nadszedł rok 2017, kiedy za zgodą agencji Miura miał wyjechać do Londynu na kilka miesięcy, aby chociaż po części spełnić swoje marzenie oraz podszlifować język angielski, który miał mu się przydać przy realizowaniu kolejnych produkcji. Był to jeden z niewielu momentów, w których Miura czuł, że będzie robił to, czego faktycznie pragnie. Będąc już na miejscu, zamieszkał w zwykłym akademiku dla studentów. Można by powiedzieć, że żył w cudzysłowie w miarę normalnie. Miał również współlokatora, młodego chłopaka pochodzącego z Chin, z którym się zaprzyjaźnił. Personalia tego mężczyzny nie są znane, jednak jest to bardzo ważna osoba, która po śmierci Miury opowiedziała w internecie, jak w rzeczywistości wyglądało to, o czym marzyć mogło wielu fanów z całego świata, czyli mieszkanie w jednym pokoju z Harumą. Powiedział, że mężczyzna w rzeczywistości był zupełnie taki, za jakiego uchodził wśród fanów. Rzetelny, zaangażowany we wszystko, czego się podejmował, bardzo inteligentny, przystojny i zabawny, ale również niezmiernie wrażliwy, szczery, współczujący i nieco skryty. Opowiedział również o kilku sytuacjach, które spowodowały, że zmartwił się o przyjaciela. Pewnego dnia wrócił do pokoju po zajęciach i zastał Harumę płaczącego. Zapytał, co się stało i czy może jakoś pomóc.
Miura opowiedział mu wtedy, że przed chwilą odebrał telefon od zarządu z agencji Amuse, która dosyć dosadnie i wprost przekazała mu swoją konkretną opinię, że jak najszybciej powinien wracać do Japonii zamiast uczęszczać na londyńskie kursy, z których nie wyniesie jakichś szczególnych umiejętności, które mogłyby potem okazać się przydatne przy kręceniu kolejnych pozycji. Innego dnia zdarzyło się również, że przygnębiony Miura zwierzył się towarzyszowi, że zmaga się obecnie z falą hejtu związaną z fanami wspomnianej wcześniej mangi. Kolega doradził mu, aby nie przejmował się, ponieważ aktorsko jak zwykle dał z siebie wszystko, a to przecież nie on pisał scenariusz, który tak zbulwersował część odbiorców. Mimo wszystko wrażliwy aktor zdawał się często zaprzątać sobie głowę tym tematem. Bardzo często również bywało, że kiedy mężczyźni decydowali się na wspólne wycieczki w celu zwiedzania Wielkiej Brytanii, Miura za wszelką cenę próbował nie dopuścić do tego, aby któryś z fanów rozpoznał go na ulicy. W związku z tym zdarzało się, że w 30-stopniowym upale nosił czapki, okulary, chusty i inne maskujące akcesoria. Próbował też nieco zmienić swój wygląd przy pomocy makijażu. Robił to jednak nie dlatego, ponieważ nie chciał dopuszczać do siebie fanów, ale z tego powodu, aby nie prowokować niepotrzebnie sytuacji, które mogłyby potencjalnie stresować jego towarzyszy lub zakłócać czas wolny, który postanowili oni wspólnie spędzić. Współlokator stwierdził nawet żartobliwie, że Miura Haruma był jedynym człowiekiem na świecie, który przed wyjściem z domu godzinę stał przed lustrem po to, żeby wyglądać gorzej niż zazwyczaj. Pomimo tego, iż londyński epizod nie trwał długo, ponieważ zaledwie 3 miesiące, tajemniczy współlokator twierdził, że mężczyźni w dalszym ciągu pozostawali w stałym kontakcie, nawet po powrocie do swoich krajów. Na dowód prawdziwości swoich słów wstawił do internetu screena wiadomości wymienianych pomiędzy nim a Miurą, który posiadał sekretne konto do korespondowania z osobami dla niego bliskimi. Jak możecie zauważyć, zarówno nick Spring Lord nawiązuje niejako do imienia chłopaka, jak i dwie emotikonki umieszczone w opisie profilu – kwiat wiśni i koń. Na miniaturce również widnieją konie. Wiadomości wymieniane były oczywiście w języku angielskim, przetłumaczyłam wam tu je na język polski. Po powrocie do kraju Miura znów rzucił się w wir pracy. Dostawał wiele angaży przy sztukach teatralnych, między innymi zagrał kontrowersyjną rolę Loli, drag queen w japońskiej wersji sławnego musicalu Kinky Boots. W wywiadach wypowiadał się, że bardzo chciał zagrać tę postać i cieszy się, że mógł spełnić jedno ze swoich małych marzeń. Jednak mniej więcej w tamtym czasie dotarły do niego również kolejne przygnębiające wieści. Jego biologiczny ojciec potrzebował natychmiastowej operacji serca, której powodzenie nie było zagwarantowane, i poprosił o przekazanie synowi informacji, że chciałby z nim koniecznie porozmawiać, jak najszybciej będzie to możliwe. W źródłach określono, że w tamtym okresie Haruma był szczególnie zajęty, ponieważ realizował kilka projektów w tym samym momencie, aczkolwiek kiedy tylko otrzymał informację o stanie ojca, natychmiast pojechał do szpitala, w którym mężczyzna oczekiwał na nadchodzącą operację. Musiało to być bardzo emocjonalne dla obu panów, ponieważ był to pierwszy raz od 20 lat, kiedy ojciec i syn ponownie się spotkali. Od tamtej pory mężczyźni postanowili regularnie się widywać, aby spróbować odzyskać chociaż część utraconego czasu. Osoby postronne twierdzą, że panowie świetnie się dogadywali i mieli wiele wspólnych tematów. Miura z pewnością chciał przebywać w towarzystwie ojca. Czego nie można jednak powiedzieć o jego matce. Źródła wskazują na szczególną sytuację mającą miejsce w życiu tych dwojga, która na jakiś czas odseparowała ich od siebie i to, co bardzo niespodziewane, z inicjatywy samego Harumy, który do tej pory uchodził za osobę głęboko związaną z matką. Pewnego dnia aktor otrzymał informację, że jego matka bez wiedzy syna odwiedziła siedzibę agencji Amuse i zażądała dla niego podwyżki, pomimo iż nigdy o tym nie rozmawiali, ani Miura nie skarżył się na zbyt małe zarobki. To, że kobieta wkroczyła między niego a agencję, rozwścieczyło go do tego stopnia, że postanowił na jakiś czas zerwać kontakt z rodzicielką. Powoli nadchodził dobrze przez nas znany czas, podczas którego przez niemalże 2 lata chodziliśmy w maseczkach na twarzy. Zbiegł się on z muzycznym, solowym debiutem aktora, ponieważ w najbliższej przyszłości ukazać się miały 2 utwory sygnowane jego nazwiskiem – Fight for Your Heart oraz Night Diver. Linki do obu umieszczę oczywiście w źródłach.
Jako że ten specyficzny okres izolacji w Japonii był bardzo surowo przestrzegany, z powodu przestoju w branży artystycznej aktor miał dużo wolnego czasu, który pożytkował na gotowanie, które od zawsze bardzo lubił i uważał za relaksujące. Na jego oficjalnym instagramowym profilu pojawiło się wtedy wiele zdjęć przygotowanych przez mężczyznę potraw, które możecie zobaczyć teraz. Organizował również transmisje na żywo, w których grał na gitarze i śpiewał dla swoich fanów. Pamiętam, że brałam udział w jednej z takich transmisji. Mężczyzna powiedział wtedy, że jak ładnie mu wyjdzie to wykonanie, to w nagrodę zje sobie ogromną, pyszną, soczystą truskawkę. W takiej atmosferze minęło kilka miesięcy i kiedy sytuacja na świecie nieco się uspokoiła, Haruma dostał kolejny angaż przy serialu, którego tytuł można by przetłumaczyć jako „Gdzie kończą się pieniądze, zaczyna się miłość”. Brzmi bardzo pozytywnie, jednak z realizacją tej konkretnej pozycji wiąże się wiele spekulacji. Według wiarygodnych źródeł reżyser serialu dopuszczał się prześladowania na osobie Miury. Mężczyźni współpracowali ze sobą 10 lat wcześniej przy kręceniu serialu Bloody Monday i delikatnie mówiąc nie do końca dobrze się dogadywali, więc prawdopodobnie reżyser chciał zaznaczyć, że mimo tego, iż Haruma otrzymał angaż przy tym projekcie, to ten nadal żywi do aktora niechęć. Reżyser miał wielokrotnie podnosić głos na Miurę, a nawet porównywać go do małpy, przypuszczalnie w takim sensie, iż aktor ma tańczyć tak, jak mu zagrają. W serialu pojawia się również wiele rekwizytów z motywem małpy. Przykładowo postać grana przez Harumę nosi koszulę z takim wzorem oraz plecak w takim kształcie. Niektórzy podejrzewają, że zostało to zainicjowane specjalnie, aby dodatkowo poniżyć aktora. Jaka była prawda, pewnie już się nie dowiemy. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie w miesiącu, na który przypadało kręcenie tego serialu, doszło do ogromnej tragedii, która złamała serca setek tysięcy fanów na terenie całego świata. Był 18 lipca 2020 roku. Około godziny 15:30 na kilkunastu największych telewizyjnych kanałach informacyjnych wyświetlono specjalne pole, używane w przypadku konieczności przedstawienia widzom komunikatów z ostatniej chwili. Aktor Miura Haruma nie żyje, podejrzewa się samobójstwo. Niedługo potem tragiczne wieści stopniowo pojawiać zaczęły się również w internetowej prasie i na portalach społecznościowych, docierając do coraz większej ilości osób. Nieoczekiwana informacja niewątpliwie wstrząsnęła japońskim społeczeństwem. Fani oczekiwali podania do informacji publicznej okoliczności śmierci swojego idola. Pozostająca pod presją agencja Amuse ujawniła wtedy konkretny przebieg wydarzeń z dnia 18 lipca. Z ich opowieści dowiadujemy się, iż tego dnia Miura Haruma stawić się miał wczesnym popołudniem na planie serialu, jednak nie pojawił się w wyznaczonym czasie. Jego agent próbował się dodzwonić do mężczyzny, jednak bezskutecznie. Zaniepokoił się nieco i zadecydował, że pojedzie do jego apartamentu, znajdującego się w dzielnicy Minato w Tokio, aby sprawdzić, co może powodować opóźnienie. Kiedy był już pod budynkiem, zadzwonił domofonem, jednak nikt nie podniósł słuchawki. Wieżowiec, w którym znajdowało się mieszkanie Miury, posiadał coś w rodzaju portierni, w której zawsze znajdował się przynajmniej jeden mężczyzna, będący czymś na pograniczu portiera i ochroniarza budynku. Jak wynikało z relacji menadżera Miury, udał się on do tego człowieka, wyjaśnił sytuację oraz poprosił, czy mężczyźni mogliby razem udać się do mieszkania aktora w celu sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku, ponieważ na owej recepcji znajdowały się zapasowe klucze do wszystkich mieszkań budynku. Pracownik portierni zgodził się i chwilę później obaj panowie stali już pod drzwiami apartamentu. Pukali, jednak nikt nie otwierał. Postanowili więc wejść do środka. O godzinie 14:10 ciało 30-letniego aktora znalazł jego agent. Mężczyzna powiesił się w szafie na drążku służącym do wieszania ubrań w pionie. Natychmiast wezwano karetkę, ponieważ agent mężczyzny twierdził, że był w stanie wyczuć w ciele aktora bardzo słaby puls. Mężczyzna w trybie natychmiastowym został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jednak jego zgon. Do informacji publicznej podano również informację, że mężczyzna pozostawił list pożegnalny, jednak jego treść nie została ujawniona. Po podaniu przez agencję okoliczności śmierci popularnego aktora, dziennikarze natychmiast zwęszyli temat. Próbowali wszystkiego, aby skontaktować się z każdym, kto mógłby opowiedzieć co nieco o prywatnym życiu aktora, aby spróbować znaleźć przyczynę targnięcia się przez mężczyznę na swoje życie.
Niektórzy godzinami koczowali przed budynkiem, w którym znajdował się apartament Mury, aby spróbować porozmawiać z jego sąsiadami. Udało im się jednak porozmawiać tylko z dwoma osobami. Pewien mężczyzna wspomniał jedynie o tym, że Haruma był zawsze uprzejmy i odpowiadał uśmiechem i skinieniem głowy, kiedy mijali się na korytarzu. Druga osoba, kobieta, powiedziała natomiast ciekawe słowa. Rzadko opuszczał swój apartament, a kiedy już to robił, to kiedykolwiek bym go nie spotkała, zawsze był sam. Ogólnie wydaje mi się, że był bardzo samotny. Inna grupa dziennikarzy w dniach następujących bezpośrednio po zdarzeniu próbowała uzyskać komentarz od matki Miury. Było to z pewnością bardzo okrutne zachowanie, szczególnie, że nie minęło nawet 48 godzin od zdarzenia. Podczas swojego wystąpienia przedstawiciel agencji Amuse publicznie poprosił osoby postronne o uszanowanie żałoby, jaką rodzina mężczyzny przeżywa po ogromnej stracie, jednak nie powstrzymało to niektórych z dziennikarzy przed, w cudzysłowie, rozbiciem obozu pod domem matki Miury. Chociaż, jak już wspominałam, było to działanie zupełnie nie na miejscu, doprowadziło do wyjścia na światło dzienne jednej z pierwszych informacji, które postawiły mały znak zapytania obok słowa samobójstwo. Jeden z członków rodziny wyszedł do dziennikarzy, aby spróbować ich przekonać do opuszczenia terenu posesji. W trakcie rozmowy zapytano tego człowieka, na kiedy zaplanowany jest pogrzeb artysty i ku ogromnemu zdziwieniu wszystkich okazało się, że ciało aktora zostało już skremowane 19 lipca rano, czyli niecałe 24 godziny po jego śmierci. Rodzina przyjęła do wiadomości chęć mężczyzny do odejścia z tego świata i w związku z tym proszą dziennikarzy o uszanowanie ich żałoby. Informacja szybko została przekazana ogółowi społeczeństwa i wywołała niemałe zamieszanie, zwłaszcza wśród japońskich internautów. Pojawiły się pierwsze głosy osób, którym podejrzana wydała się tak ekspresowa kremacja szczątków. Przy niewyjaśnionych zgonach młodych osób rodzina zazwyczaj zleca przeprowadzenie autopsji, jednak w tym przypadku nigdy nie będzie to już możliwe. Niektóre osoby spekulowały, że być może kremacja została przeprowadzona tak szybko, aby ukryć, że Miura Haruma w rzeczywistości wcale nie popełnił samobójstwa, a doszło w tym przypadku do morderstwa. Inni natomiast byli zdania, że skoro aktor pozostawił list pożegnalny, to nie było sensu wykonywać sekcji zwłok i rodzina chciała jak najszybciej pochować swojego krewnego, wysyłając go tym samym na wieczny odpoczynek. I oczywiście miałoby to sens, jednak okazało się, że list pożegnalny, o którym wspominała agencja, tak naprawdę nie istniał. Wyszło to na jaw w momencie, w którym zagorzali fani aktora domagali się publikacji treści listu. Agencja przyznała wówczas, że nie chodziło im o to, że mężczyzna zostawił list pożegnalny, a o to, że w jego mieszkaniu w jednym z pudeł w szafie znaleziono zeszyt, w którym były napisane słowa: „Zrobiłem coś, co odebrało mi całe moje człowieczeństwo”, a na innej stronie rzekomo napisane było: „Chcę umrzeć”. Istnienie w notatniku drugiego wyrażenia nie zostało jednak potwierdzone. Z uwagi na fakt, że cała sprawa była naprawdę bardzo dziwna, coraz więcej osób interesowało się tym, co naprawdę wydarzyło się 18 lipca 2020 roku. Fani utworzyli specjalną petycję do agencji Amuse o ponowne przyjrzenie się okolicznościom śmierci celebryty. Wnioskowano o rozpoczęcie policyjnego śledztwa z powodu zajścia uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu morderstwa na osobie Miury Harumy. Jednak w obu przypadkach prośby fanów pozostały bez odzewu. To powodowało coraz większą frustrację pośród japońskich obywateli i postanowili samodzielnie, czy też z pomocą prasy, szukać kolejnych dowodów na to, że śmierć aktora mogła nie być samobójstwem. Tak zwani internetowi śledczy postanowili spróbować swoich sił w nierównej ich zdaniem walce. I z biegiem czasu udało się dotrzeć do kilku interesujących informacji, które oczywiście natychmiast przesłano do prasy oraz internetu. Jedna z nich była szczególnie niepokojąca i po dziś dzień stanowi jeden z kluczowych dowodów na to, że agencja Amuse nie mówi fanom artysty całej prawdy. Jednemu z internautów udało się dotrzeć do usuniętych już artykułów prasowych świadczących o śmierci Miury Harumy, które zostały jednak wstawione do sieci rankiem 18 lipca, czyli przed tym, jak jego agent rzekomo znalazł jego ciało. Jest to niezaprzeczalny dowód na to, że o ile dziennikarze z portalu NHK oraz Yahoo nie posiadają zmysłu jasnowidzenia, to agencja Amuse zdecydowanie mijała się z prawdą co do przebiegu wydarzeń w dniu śmierci mężczyzny.
kiedy ta bulwersująca informacja wyszła na jaw, w internecie zawrzało. Pod budynkiem agencji zaczęto organizować uliczne protesty, aby zwrócić uwagę jeszcze większej ilości osób i aby zmusić milczący zarząd do wystosowania reakcji. W międzyczasie wydarzyła się kolejna bulwersująca sytuacja, która nieco przerzuciła niechęć społeczeństwa do agencji Emuse w nieco inne miejsce. 6 sierpnia aktorzy biorący udział w sztuce teatralnej Zbrodnia i kara, w której Murat Haruma grać miał jedną z głównych ról, zorganizowali przyjęcie upamiętniające kolegę z planu. Śmierć Mury miała bowiem miejsce w miesiącu, w którym trwały przygotowania do wystawiania sztuki. Na jednym z portali obsada opublikowała zdjęcie, na którym pozują przy zdjęciu tragicznie zmarłego aktora. Jednak tym, co wręcz oburzyło japońskie społeczeństwo, były niektóre słowa i wyrażenia, które uczestnicy imprezy postanowili umieścić na pamiątkowym portrecie Mury. Jedna z osób, pisząc dedykację, zaczęła ją od słów Dekachin kun e, co znaczy dosłownie do pana wielkiego penisa, a ktoś inny mniejszym drukiem napisał pod spodem Nan deshiterun desu ka, co w tym kontekście oznaczało skąd wiesz, że ma wielkiego? Dodatkowo, nie wiem, czy będziecie w stanie dobrze zobaczyć to na wyświetlonym teraz zdjęciu, ale ktoś inny narysował na szyi Miury małe serduszko, co, biorąc pod uwagę podany do informacji publicznej sposób odejścia mężczyzny, było, delikatnie mówiąc, nie na miejscu. Opublikowany przez grupę post spotkał się z niewyobrażalną falą krytyki, pochodzącą nie tylko od samych fanów zmarłego aktora, ale i niezwiązanych ze sprawą obywateli. Krytyka ta skupiła się szczególnie na jednym mężczyźnie o personaliach Katsumura Masanobu, ponieważ był on najstarszym i najbardziej znanym i rozpoznawalnym członkiem ekipy ze zdjęcia. Post w krótkim czasie zniknął oczywiście z internetu, jednak jak część z Was pewnie doskonale wie, co raz zostanie wrzucony do internetu, prawdopodobnie zostanie w nim na zawsze. Kolejną istotną kwestią w tej sprawie było utworzenie ruchu Justice for Murat Haruma, czyli Sprawiedliwość dla Mury Harumy, który zrzesza osoby, które wierzą, że śmierć aktora nie była samobójstwem, oraz te pragnące postawić jego morderców przed sądem. Tak się złożyło, że poznałam kiedyś w sieci przypadkiem osobę przewodzącą tej grupie. Przy pisaniu scenariusza do tego odcinka postanowiłam się do niej odezwać z prośbą o opowiedzenie mi, jak sytuacja wygląda z perspektywy członków ruchu, ale również jakie informacje wyszły do tej pory na światło dzienne w Japonii. I niektóre rzeczy, o których się w ten sposób dowiedziałam, rzuciły na sprawę zupełnie nowe światło. Mianowicie udało się dotrzeć do jednego z lekarzy, który pełnił dyżur na jednym z oddziałów w szpitalu, do którego przywieziono Miurę. Mężczyzna w obawie przed utratą pracy koniecznie pragnął pozostać anonimowy, jednak przyznał, że miał okazję zobaczyć ciało aktora po śmierci. Według jego zeznań Miura miał połamane żebra oraz liczne siniaki i otarcia na całej powierzchni ciała. Miał również spuchniętą twarz, ale zaznaczył, że nie do końca w taki sposób, w jaki puchnie twarz osoby, która kończy swoje życie poprzez powieszenie. Według niego wyglądało to bardziej na efekt pobicia. Wspomina, że był bardzo zdziwiony, widząc obrażenia tego typu, jednak nie zdobył się na odwagę, aby zainterweniować w tej sprawie. Kolejną ciekawą kwestią był fakt, iż żaden z mężczyzn zatrudnionych na recepcji w budynku, w którym znajdował się apartament Miury, nie potwierdził, że był tym, który odwiedził mieszkanie aktora wraz z jego agentem w dniu 18 lipca. Z racji, że w tym wieżowcu zamieszkiwało wiele znanych osobistości, praktycznie na każdym kroku natknąć się można było na kamery. Nie uszło to oczywiście uwadze mediów. Japońscy dziennikarze próbowali dopytać o to, czy nagrania z kamer zostały przejrzane przez policję, aby ustalić, który z mężczyzn nie mówi prawdy, aczkolwiek uzyskali oni informację, że kamery tego dnia nie były w ogóle włączone. Bardzo istotna jest również kwestia zaginionego telefonu komórkowego Harumy. Do wiadomości publicznej została podana informacja, że w dniu jego śmierci nie odnaleziono aparatu na terenie apartamentu i do dnia dzisiejszego sytuacja pozostaje bez zmian. Jednak na stronie internetowej pani Mariko Thompson, poświęconej próbie dowiedzenia się, co w rzeczywistości spotkało aktora, znalazłam w komentarzach pod jednym z wpisów wypowiedź kobiety o imieniu Lisa, która opisała nieco niepokojącą historię.
Uwierzcie mi, telefon Harumy nie zaginął, ktoś go posiada, ponieważ Miura wysłał do mnie wiadomość 17 lipca o 23:58, co oznacza, że w Japonii było 58 minut po północy 18 lipca. Wiadomość brzmiała: dziękuję bardzo za tak ogromne wsparcie, serdecznie pozdrawiam. I była zwykłą odpowiedzią na miłe słowa, które niegdyś napisałam do aktora po obejrzeniu jednego z jego filmów. Nie zauważyłam tej wiadomości aż do 22 września i kiedy ją przeczytałam, wiedząc, że Miury już nie ma na tym świecie, byłam w szoku. Pod wpływem chwili wysłałam wtedy emotikonkę serduszka i po kilku godzinach zauważyłam, że wiadomość, która została do mnie wysłana przez aktora w lipcu, została usunięta. To znaczy, że ktoś prawdopodobnie jest w posiadaniu jego telefonu. Oczywiście nie wiadomo, czy można wierzyć w słowa kobiety, ponieważ nie istniała możliwość dołączenia do komentarza ewentualnych dowodów w postaci zrzutów ekranu. Jednak z tego, co powszechnie wiadomo, aktor miał czasem w zwyczaju odpowiadać na wiadomości fanów, szczególnie te w języku angielskim, jako że chciał doskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Chciałabym powiedzieć jeszcze parę słów o wspomnianej przeze mnie stronie pani Mariko Thompson. Kobieta ta od samego początku śledzi poczynania osób bezpośrednio związanych z aktorem i poprzez swoją stronę dzieli się przemyśleniami z osobami zainteresowanymi. Właśnie dzięki niej dowiedziałam się więcej szczegółów na temat samego aktu samobójczego, którego miał się dopuścić Haruma. Drążek z szafy, o którym wspominałam podczas opisu miejsca zdarzenia, znajdował się na wysokości 160 cm od podłogi. Miura Haruma mierzył niespełna 180 cm, więc podczas odbierania sobie życia jego nogi musiały spoczywać na ziemi. Oczywiście zdarzają się przypadki, w których osoby decydują się na popełnienie samobójstwa w podobny sposób. Przykładowo kilkakrotnie czytałam o ludziach, którzy kończą swoje życie przy zastosowaniu sznurówek i klamki od drzwi. Jednak myślę, że warto o tym wspomnieć. Kobiecie udało się również dowiedzieć, że artysta do samego aktu użył linki zabezpieczającej od deski surfingowej. Jest to linka, którą przypina się z jednej strony do deski, a z drugiej do kostki surfera, aby w razie upadku deska nie oddaliła się za bardzo od właściciela. Co ciekawe, przyjaciele Miury twierdzą, że mężczyzna nie przechowywał swojego sprzętu do surfowania w mieszkaniu, a w pewnego rodzaju pomieszczeniu na terenie podziemnego garażu. A linka była na stałe dopięta do deski. Znajomi, z którymi surfował, twierdzą, że aktor rzekomo bardzo dbał o swój sprzęt i starannie odkładał go na miejsce po każdym użyciu. Jednak kilka dni po tragicznych wydarzeniach osoby, które jako pierwsze weszły do pomieszczenia w garażu, twierdzą, że deska należąca do aktora była odłożona na miejsce niedbale, krzywo, inaczej niż zazwyczaj. Mogło to oznaczać, że albo mężczyzna robił to w pośpiechu, albo deski dotykał ktoś inny. Na stronie internetowej pani Mariko można również znaleźć list otwarty do agencji Amuse, napisany w języku angielskim, w którym kobieta niejako podsumowuje rezultaty swojego prywatnego dochodzenia, prosząc o wszczęcie śledztwa w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, jakie pojawiają się w przypadku śmierci aktora. Dodatkowo ponad 10 tysięcy fanów z całego świata podpisało do tej pory petycję w tej sprawie, wierząc, że ich idol został napadnięty i pobity w swoim mieszkaniu, a jego samobójstwo zostało upozorowane przez osoby, które się tego dopuściły. Do dnia dzisiejszego jednak agencja nie odpowiedziała na żaden z apeli. W obliczu wielu niepokojących aspektów opisywanego dziś przeze mnie przypadku, internauci zaczęli również zauważać, że nagła, podejrzana samobójcza śmierć młodego aktora nie jest jedyną, która na przestrzeni kilku miesięcy wstrząsnęła światem japońskiego showbiznesu. W przeciągu 2 miesięcy po Miurze samobójstwo popełnili również inni sławni aktorzy: Sei Ashina, Fujiki Takashi i Takeuchi Yuko. W przypadku każdej z tych osób okoliczności zdarzenia wydają się być równie podejrzane, co przy opisywanej dziś sprawie, jednak tym, co dodatkowo komplikuje sprawę, jest fakt, że wszystkie te osoby brały udział w tych samych produkcjach filmowych, co Miura Haruma. Dodatkowo policja odmawia wszczęcia postępowania w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci w przypadku każdej z tych osób. Wielu fanów Harumy otwarcie przyznaje, że podejrzewa, że za śmiercią aktora stoi jego agencja, Amuse Incorporation. Jej zarząd nie odpowiada na listy otwarte i prośby fanów o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a wręcz przeciwnie, używa policji do rozganiania protestujących tłumów sprzed siedziby firmy.
Grupa Justice for Miura Haruma, o której już wspominałam, twierdzi, że każdą próbę nagłośnienia zaistniałej sytuacji agencja próbuje zdusić w zarodku. Według nich powodem, dla jakiego zarząd firmy chciałby pozbyć się aktora, miał być fakt, iż mężczyzna prawdopodobnie wiedział o przekrętach finansowych, jakiego dopuszczali się pracownicy Amuse. Miura Haruma był bowiem jedną z twarzy kampanii charytatywnej o nazwie Act Against AIDS, zajmującej się szerzeniem świadomości japońskiego społeczeństwa na problem HIV-AIDS oraz zbieraniem funduszy na leczenie osób potrzebujących zarażonych chorobą. W ramach działań podejmowanych przez agencję Amuse w dążeniu do realizacji tego celu, Miura Haruma trzykrotnie odwiedził Laos, gdzie od osób odpowiedzialnych za rozdysponowywanie funduszy ze zbiórki dowiedział się, że kwota, jaką otrzymali oni od agencji, jest dziesięciokrotnie mniejsza niż ta, którą faktycznie na ten cel zebrano na terenie Japonii. To zdecydowanie spowodowało, że wrażliwy aktor, który, jak już niejednokrotnie wspominałam, miał silną wrodzoną potrzebę niesienia pomocy, chciał wyjaśnić zaistniałą sytuację i mniej więcej od roku 2017 zaczął wypytywać organizatorów zbiórki o jej szczegóły. Wiedząc, iż akcja promowana była jego wizerunkiem, niejednokrotnie próbował ingerować w działania firmy w tej sprawie, próbował również proponować rozwiązania w celu zwiększenia przejrzystości przepływu pieniędzy z nadchodzących zbiórek. Kiedy jednak sprawa przedostała się do mediów i wybuchł skandal oraz nie udało się dojść z firmą do porozumienia, Miura postanowił nie podpisywać z agencją kolejnej umowy, której czas trwania notabene upływał 18 lipca 2020 roku, czyli dokładnie w dzień śmierci mężczyzny. Niektórzy spekulują, że w nocy z 17 na 18 lipca agencja Amuse wysłała swoich przedstawicieli, w tym jego agenta, do mieszkania Miury w celu przekonania go do podpisania nowej umowy. Wiedzieli oni bowiem, iż mężczyzna po pierwsze generuje dla firmy wysokie przychody, a po drugie może mieć wiedzę o przekrętach finansowych, jakich dopuszcza się zarząd pod pretekstem organizowania działań charytatywnych. Wobec tego nie mogli oni pozwolić, aby Miura odszedł z agencji. Z racji późnych godzin nocnych 30-latek miał umówić się z mężczyznami na rozmowę na podziemnym parkingu, z którego agent często odbierał Miurę, kiedy przyjeżdżał po niego, aby zawieźć go na plan. Podczas rozmowy jednak kategorycznie odmówił on przedłużenia współpracy z Amuse. Możliwe, że zadecydował o faktycznym zaprzestaniu kontynuowania swojej kariery i skupieniu się na realizacji marzeń. To zdecydowanie nie spodobało się przedstawicielom firmy, którzy tym razem spróbowali nakłonić mężczyznę do współpracy przemocą. Stąd połamane żebra i dziwne obrażenia na ciele Miury, o których istnieniu wspomniał opisywany wcześniej lekarz. Możliwe, że bojąc się, że na parkingu ktoś będzie w stanie ich zobaczyć, weszli do pomieszczenia, w którym Miura trzymał deskę do surfowania i tam kontynuowali zastraszanie mężczyzny. Ten jednak postanowił trwać przy swoim. W efekcie któryś z napastników udusił aktora tym, co było pod ręką, czyli linką od deski, którą następnie niedbale odłożył na miejsce. Następnie przetransportowali ciało mężczyzny windą z powrotem do mieszkania, do którego weszli za pomocą klucza, który Miura z pewnością miał przy sobie, ponieważ musiał jakoś zamknąć za sobą drzwi. Tam upozorowano samobójstwo, przywiązując jeden z końców linki do rury w szafie. Następnie zabrano telefon mężczyzny, ponieważ nie chciano dopuścić do tego, że zostanie on ewentualnie przejrzany przez policję, ponieważ istniałyby na nim dowody, że Miura umówił się tej nocy na spotkanie ze swoim agentem. Następnie mężczyźni zjechali windą na parking, wsiedli do samochodu i odjechali. Około godziny 14 agent mógł powrócić na miejsce zdarzenia i jak gdyby nigdy nic poprosić recepcjonistę o pomoc. Może błyskawiczna kremacja aktora wynikała z tego, że część osób zamieszanych w sprawę udało się przekonać do współpracy przy pomocy pieniędzy, a jeżeli w przyszłości ktoś postanowiłby na nowo przyjrzeć się sprawie, nie można by było wiele zdziałać, gdyż nie wykonano autopsji. Lekarz w szpitalu jedynie stwierdził zgon, nie precyzując, kiedy on dokładnie nastąpił. Zresztą możliwe, iż ten człowiek również został przekupiony. Niestety, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak daleko sięga władza w firmach takich jak Amuse i w teorii wszystko jest możliwe. Szczególnie, że agencja nie cieszy się obecnie zbyt dobrą renomą. Fani tragicznie zmarłego aktora od bardzo długiego czasu prosili o zorganizowanie miejsca, do którego mogliby się udać, aby oddać swojemu idolowi należny hołd. Jednak przez lata firma nie odnosiła się do tej prośby.
Aż do zeszłego miesiąca, kiedy to napisali na swojej stronie, że szczątki mężczyzny w końcu, po 2 latach od jego śmierci, zostaną umieszczone w świątyni Tsukiji Honganji, znajdującej się w Tokio. Fani nie wydają się być jednak usatysfakcjonowanymi, gdyż jedynym, co można zrobić, to wejść do głównej świątyni. I tyle. Nie można nawet przynieść kwiatów, ponieważ nie zostaną one przyjęte. Co więcej, imię i nazwisko aktora nie wyświetla się nawet na tablicy, na której widnieją wszystkie osoby, które zostały pochowane w tej konkretnej świątyni. Jedna z osób zainteresowanych zapytała nawet jednego z pracowników, czy w rzeczywistości, zgodnie ze słowami agencji, prochy mężczyzny znajdują się na tym terenie oraz dlaczego jego personalia nie wyświetlają się na tablicy, otrzymała jednak odpowiedź bez komentarza. Aspektem tej sprawy, który dodatkowo wydał mi się niezmiernie smutny, jest to, że biologiczny ojciec aktora dowiedział się o jego śmierci z mediów. Nikt bowiem nie pofatygował się, aby zrobić to w tradycyjny sposób. Dziennikarze po jakimś czasie dotarli do mężczyzny, chcąc przeprowadzić z nim wywiad i na miejscu zastali wychudzonego, przygnębionego, starszego człowieka, który krótko opowiedział im o dniu, w którym jego syn utracił życie. Pamięta, że upadł na kolana przed telewizorem i jedyne, co powtarzał, to słowa: co powinienem teraz zrobić? Co mógłbym dla niego zrobić? Czego by teraz ode mnie oczekiwał? Wiedział, że pragnie odpowiednio pożegnać syna, oddać mu należny hołd i odesłać na tamten świat. Jednak, jak już wcześniej wspominałam, ciało aktora zostało skremowane w błyskawicznym tempie, a jego prochy oddane zostały matce, która przechowywała je we własnym domu i postanowiła nie dzielić się nimi z ojcem Miury. To dodatkowo spowodowało, że mężczyzna nie był w stanie właściwie pożegnać się z ukochanym synem. Dodatkowo, według prawa, majątek zgromadzony przez 30-latka należało podzielić pomiędzy jego rodziców, jednak matka mężczyzny również i w tej kwestii postanowiła walczyć o przejęcie go w całości. Spór pomiędzy biologicznymi rodzicami Miury trwał 5 roku i zakończył się nagle, 15 stycznia 2021 roku. Wtedy bowiem ojciec aktora źle się poczuł i trafił do szpitala, gdzie niestety lekarzom nie udało się utrzymać go przy życiu. Historia Miury Harumy jest według mnie okrutnie przygnębiająca. Młody człowiek zamknięty w złotej klatce. I może mówię tak dlatego, że ten mężczyzna ma w moim sercu szczególne miejsce, jednak mam takie poczucie, że im bardziej człowiek się zagłębia w jego życie, tym więcej ponurych faktów wychodzi na światło dzienne. Niewątpliwie młody mężczyzna odniósł wielki sukces, którego wiele osób mogłoby mu jedynie pozazdrościć. Jednak po przeanalizowaniu jego wypowiedzi i zachowań można by odnieść wrażenie, że to nie tego Miura pragnął dla siebie. Każdego dnia otoczony był przez setki osób, w głębi duszy czuł się jednak samotny jak nikt inny. Niezrozumiany, odwodzony przez matkę i agencję od realizacji swoich marzeń mężczyzna, z pewnością mógł podjąć decyzję o targnięciu się na własne życie. Jednak liczne podejrzane okoliczności jego śmierci powodują, że wiele osób wierzy, że ktoś w cudzysłowie pomógł mu odejść z tego świata. A wam, jako osobom postronnym, po zapoznaniu się z całokształtem historii, jak się wydaje? Mężczyzna postanowił odejść na własnych warunkach, czy ktoś postarał się, żeby to tak wyglądało? Chętnie posłucham o waszych odczuciach. W przeciągu swojego krótkiego, bo zaledwie 30-letniego życia, Miura Haruma wystąpił w 52 serialach, z czego w 16 objął jedną z głównych ról, 30 filmach, 8 sztukach teatralnych, 22 koncertach i niezliczonej ilości programach telewizyjnych i radiowych. Jego twarz pojawiała się również w licznych spotach reklamowych. Na sam koniec chciałabym opowiedzieć wam o pewnym liście. Liście do samego siebie za 10 lat, który Miura Haruma napisał w wieku lat 20. Notatka została opublikowana w internecie i głosiła: do mnie samego za 10 lat. Czy spędzasz swoje dni będąc szczęśliwym? Czy pamiętasz, aby za wszelką cenę trzymać się blisko ważnych dla ciebie rzeczy? Jeżeli jesteś osobą, która osiągnęła wszystko w najlepszy możliwy sposób, jestem z ciebie dumny. Proszę, bądź wartościowym człowiekiem. To, że Miura zmarł dokładnie 10 lat później, powoduje, że słowa te wydają się być szczególnie przygnębiające. Dodatkowo, niedługo przed śmiercią aktora, w jednym z wywiadów przeprowadzanych z powodu nadchodzącej premiery serialu o tytule 2 Weeks, czyli po polsku 2 tygodnie, jeden z dziennikarzy zadał aktorowi pytanie: gdyby zostało ci 2 tygodnie życia,
to co byś zrobił? Aktor, nie zastanawiając się długo, odpowiedział: upewniłbym się, że odwiedziłbym każdą osobę, dzięki której jestem dziś tu, gdzie jestem, i powiedziałbym jej: dziękuję za to, że pojawiłeś się w moim życiu.